kochani, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Smokol, kanału gamingowi pasjonaci, i zapraszam na kolejny odcinek serii Resident Evil 2. Więc zaczynamy tradycyjnie od tego, co tutaj możemy przechować. No, widzę, że to, co jest nam potrzebne, to wszystko mamy. Ok, wyjdziemy sobie stąd. No i rozpoczynamy dalszą podróż. W pierwszej kolejności przerzucimy tą bajkę. Okej. Teraz muszę popatrzeć, gdzie... Gdzie tu iść? Chyba na górę. Więc udam się na górę. Zobaczyć. Tak jest. I tutaj trzeba będzie zgasić ten pożar, także już to robimy. Poczekamy. Wszystko idzie zgodnie z planem. Wchodzimy tutaj. Kłopoty nam się szykują, Leon. Na miłość boską, szybko. Idziemy stąd, idziemy, spierdalamy. Leon! Ajajajajaj! Leon, dlaczego ty kurde nie biegniesz? No dopiero teraz! Leon ruszył. Szybko. Idziemy w kierunku jakiegoś pomieszczenia otwartego. Najlepiej do poczekalni. Okej. Okay. Okej, więc podążamy w kierunku głównego holu. I przy okazji ja się udam do skrzynki po jedną rzecz. Wezmę sobie jedną mieszankę ziół, żeby uleczyć sobie zdrowie. Ło! Nic mi to nie dało. No popatrzcie. Okej, teraz jest okej. Dobra, nie będę zapisywał gry. Dobra. Chyba tędy. No, jesteśmy w recepcji. To powinno być wszystko. Powinno być wszystko. Okej, jeju! Spierdzielamy stąd. A tu jest deska. Weźmiemy ją sobie. W razie W. Ok. I widzę, że teraz recepcję mamy z głowy. Ja sobie tą deskę schowam. Dobra. No tutaj nie ma co szarżować na jakieś stwory czy potwory, bo nie mamy też za wiele amunicji. Także okej, musimy udać się teraz do pokoju z depozytami.
Choć widzę, że tutaj mam wszystko, ale w razie W się tu udam. A jednak nie. Będzie mi potrzebna inna rzecz. Mam nadzieję, że to mam te skrzynce. Ajajaj, nie mam. I co teraz? Oho, no powiem wam szczerze, że mi się jakiś problem tutaj zrobił. No nie wierzę, że tego, żebym ja tego klucza nie miał niezbędnego. No niedobrze. Tu mam nieźle, bo muszę teraz wiedzieć. To jest parking podziemny. Ale byłem w tym pomieszczeniu, no. Tu jest ten klucz, więc ja się muszę dostać do kotłowni, matko boska, po ten klucz, dobra. Mam nadzieję, że mi się to jakąś metodą prób i błędów uda. Teraz kombinuję, jak się dostać do kotłowni. No powiem szczerze, nie cieszy mnie to, co ja widzę. Czyli będziemy błądzić na tym odcinku. Niestety. No nie, jeszcze ten mi tu łazi. Nie sprzyja to poszukiwaniom. Jak ja bym pamiętał jeszcze drogę do tej kotłowni, to by było super. Ale dobra, może mi się uda. Dobrze idę. Czekajcie, może teraz. Przez wyjście zachodnie dojdę. Mam nadzieję, że dojdę. Bo to jest pomieszczenie przez łazienkę. Czekajcie. Uważaj, bo to są kurwa zombiale. Nie mamy czasu na strzelanie do nich. Ja pierdzielę, gdzie ja wychodzę? Całkowicie też mi się kupy nie trzyma. Jest wyjście ewakuacyjne. Muszę iść tędy. Mam nadzieję, że dojdę.
Kurczę, byłem w pobliżu tej kotłowni. Dobra, weźmiemy sobie to. Jak już to mam, to sobie to wezmę. Całkowicie spoko. Tu jest exit. Tak, ale... Dochodzę na dach, a ja nie chcę iść na dach. Czyli kurde, no... Już chciałem powiedzieć, że dobrze idę, a jednak tak nie jest. Bo przecież ja z tego miejsca wracałem. Jak na tą kuch... Dlatego się nie spodziewałem, że będziemy mieli jakieś... Czekajcie, zobaczę. Tu są jakieś drzwi. Ale to jestem w tej poczekalni, a to nie o to chodzi. Ach. Teraz gdzie? Błagam, żebym tam tylko doszedł. Błagam. Schodni magazyn. Kurwa, zamknięte drzwi. No, matko boska! Klucza do tych drzwi też nie mam, no... Cholera! Nie pamiętam, jak się szło do tej kotłowni! Normalnie, teraz mam problem. Jeju, znowu wyszłem na ten dach cholerny. Wiem, że ten klucz jest w kotłowni, no ale... Jak się tam dostać? Jak się szło do kotłowni? Kurwa, tu jest pełno ludzi, nie? To jest... Gra mi pokazuje dobrze, ale... Czekajcie, może się uda... Krucze na zielony kier. Ajajaj, no... A te? One są otwarte? A nie, no będę musiał gościa zabić. Albo przynajmniej go postrzelić. No najgorsze jest to, że te schody na górę nigdzie mnie nie doprowadzają. Ja pierdzielę. Thank you.
No naprawdę, będziemy błądzić. Niestety. Słyszę go, że on za mną chodzi. No nie, nie. Tylko nie mówcie, że ja się kurde mylę teraz. Nie, no gdzie to są jakieś drzwi? No nie, nie. Jeszcze mnie dorwał. Pitaka przed nim, naprawdę. No nie, no normalnie to jest teraz katastrofa, to co tu się dzieje, on mnie goni. Ja szukam jakiegokolwiek wyjścia stąd. Czekajcie. Musiałbym iść w kierunku wyjścia ewakuacyjnego, mam nadzieję, że to się uda. Tu powinna być... Oby się udało, czekajcie. Droga na stołówkę. Jakbym doszedł na stołówkę, to już bym był... Ale znowu jestem na dachu. Ojej, jak dojść do tej kotłowni pierdzielonej? Ja nie wierzę, ja tam byłem i ja nie wierzę w to, że ja tego klucza tam nie wziąłem, no bo dla mnie to jest niepojęte. Że ja tam byłem i tego klucza nie wziąłem, no nie wierzę w to. Że się taka sytuacja mogła zdarzyć. Czekajcie, jest kotłownia. I ja cię pieprzę. I ja się tak męczyłem, żeby do tej kotłowni dojść. A ona jest tutaj. I tu jest ten klucz. Dobra. Metoda matką głupich. Okej, zapiszę sobie grę. Dobra, teraz muszę się dostać na główny hall. Ale to, jeżeli chodzi o główny hall, to nie więcej pamiętam jak. To nie więcej wiem jak. Przez poczekalnię. Nie! No naprawdę, ten gość się musi zawsze pojawić w najmniej spodziewanym momencie. Ale on jest niesamowity. Przestraszył mnie makabrycznie. Naprawdę poczułem dreszcze. Tego, co tu teraz widziałem. Oh, dobra. Mamy klucz. Ale wiem, że on za mną będzie łaził i to mnie naprawdę dobija, że on tu będzie łaził. Ruszamy dalej, bo tu nie ma co czekać. Aż on się pojawi, czy coś. Tylko teraz... Gdzie były te drzwi? Które to były? Chyba te. Oby te, tak jest. To były te drzwi. Dobra. Pochodźmy, co my tu mamy. O, mamy coś. Zobaczmy. Mamy narzędzie. Tylko tyle.
Kolejną rzeczą jest granat. Dobra, mamy dwa granaty. I coś jeszcze tutaj mamy. Boję, że on tu może być. I faktycznie się bardzo tego boję, że on się tu zaraz pojawił. Właśnie się pojawił. No i to jest taka kurwa zabawa berka teraz, naprawdę. O, się udało, drzwi do wyjścia. Dobra, jesteśmy w głównym holu. Okej, jesteśmy w głównym holu. I wiem, że ta mamaga będzie za mną podążać. Także schodami do góry. Okej. Schodami do góry. Pierwsze drzwi. Dajemy się w kierunku, kurde, tego podnośnika. Dobra. I po to właśnie nam będzie potrzebne narzędzie. No i teraz musimy to przytrzymać, czyli to. Ale się muszę to pospieszyć. Nie, dlaczego? Dlaczego on mi to robi? Kierunek schody. Jeśli mnie pamięć nie myli. Okej. Czy my damy radę przejść? Teraz daliśmy radę przejść. Okej. Wchodzimy. O, mamy kolejne miejsce. I musimy się tu mocno zastanowić. No biegnij, Leon. No tutaj jeszcze musiał się zombiar pojawić. Kabum! Ja w chwili obecnej znajduję się w wieży zegarowej. Tak jest. I... Dobra, to tutaj musimy się rozejrzeć. Co my tu mamy? Plan naprawy. Miejsce posterunek policji, wieża zegarowa po stronie zachodniej. Ze względu na zabytkowy charakter dzwonu do naprawy wzywam specjalistę. Omówimy sprawę na miejscu, ale w międzyczasie podejmę działania zmierzające do zabezpieczenia dzwonu ze względu na ryzyko uszkodzenia mocowania. Okej, okay. I tu coś będziemy potrzebować. Aby nie to. O, i otworzyły nam się jakieś schody. Dobra, więc zmierzamy dalej. Mamy iść schodami do góry. Tylko co ja się tu orientuję. Tak. Nie, tylko nie mówcie, że on tu idzie. No gdzie są te schody? No nie, no teraz ja tu będę błądził. Jest jakieś małe urządzenie, no są te schody, jest. Jest to mała część. Dobra, mamy ten mały trybik zdobyty. Ale naprawdę ja się tu czuję przerażony. Żebym tutaj przez przypadek nagle kolosa nie spotkał. Dobra, i gdzie my mamy tą małą część wsadzić? Chyba tu. Thank you.
Co nam to spowodowało? Ale tu się nic nie stało. I to mnie przeraża. Czyli jakby coś jeszcze tutaj było do zrobienia. Tylko teraz zadaje się pytanie, co tu jeszcze jest do zrobienia. Mechanizm zegara. Aby to coś jeszcze trzeba było dać. Ale nie widzę. O, jest znak X. Zatrybiło. Coś nam wypadło. No, Leon, nie wiem, nabroiłeś trochę. Także jest to bardzo prawdopodobne, że będziesz to musiał pisać w raporcie. Dobra, gdzie jest ta część? Bo to jest najważniejsze pytanie. Gdzie jest ta część tutaj? O, mamy tą skrzynkę. Część elektroniczna w pudełku. Teraz sobie obejrzymy to pudełko, bo to trzeba będzie otworzyć. Jest. Otwieramy część elektryczna, kolejna, która może być nam niezwykle potrzebna. Okej, okay, no i teraz chyba musimy udać się na parking i możemy otwierać tą celę. Czyli okej, okay, do drzwi. I prosto korytarzem. Okej, do drzwi na główny hall. Czekajcie. Ciekawe, czy zobaczymy naszego monstera gdzieś w pobliżu. Że tymi drzwiami. Nie, chyba nie. Czyli tutaj się muszę przedrzeć. Gdzieś tu powinny być drzwi do exitu. No, na szczęście go tam nie ma. Okej. Okay. Okej, czyli musimy udać się do skrzynki. Dobra. Udało się, dotarłem. I na pewno będę musiał wziąć część elektryczną. I chyba to jest wszystko. Jeszcze dla pewności wszelkiej zobaczę, czy mam jakieś zioło. O, mam. To sobie użyję, żeby mieć dobry stan zdrowia. I zapiszemy grę. Okej, naszym celem jest
ta brama tutaj. Oj, trzeba szybko spierdzielać. Nie ma co się bawić we jakiekolwiek strzelanie do tych zombie. Okej. A jednak nie te drzwi, tylko te. Że powiem wam, że słyszę przerażające odgłosy. Jeszcze mi tu zombiale wyskakują. Ojo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 j
żeby tu nie ryzykować, to ja sobie zrobię zapis. Okej, okay, czyli się będę musiał stąd wrócić. Iść na dół. Matko Boska, oby mnie tu żaden zombiar nie spotkał. Dobra, jesteśmy. Już blisko. Żeby tutaj naprawdę żadnej niespodzianki nie mieć. Teraz nie wiem w którą stronę. Okej, już wszystko chyba wiem. Idziemy tu. Dobra, jesteśmy na parkingu policyjnym. W kierunku... Jakiegoś gulika. Okej, okay, mamy te zejście. A więc spoko. No fajnie, okazało się, że niepotrzebnie tutaj chyba zeszłem. Tylko... Tu chyba muszę się udać. Okej. Nie tu, tylko tu, tak jest. I chyba przelecieć przez te wszystkie cele. Lewo, prawo. Na lewo. Dobra, dotarliśmy tu. I teraz... Naszym celem będą dwie kostki układu. O, ho, ho. To ciekawa sytuacja. Tu jest taki układ, jakby scalony. Tu jak go obrócę... Cholera. Czekajcie, bo to musi być w taki sposób. Czekajcie.
Street Dutch jest okej. Ma iść tak. Tam była dobrze. Ale udało się. Metodą prób i błędów się udało. Co my tu mamy? Przeczytajmy. Notatka Bena. Na posterunku roi się od potworów. Nawet tutaj słychać ich wrzaski. Jednak to nie zombie. Boję się najbardziej. Kryptonim Tyran. Zaawansowana broń biologiczna opracowana przez tych sukinsynów największej tajemnicy. Pomyśl tylko, że to coś może szlajać się gdzieś tutaj. Możliwe, że jego zadaniem będzie pozbycie się świadków. Spray lecznicy? Jak najbardziej. Instrukcja wywiadu. Ale to nie wyjaśnia krążących na temat sierocińca plotek. To, że Umbrella jest jednym z głównych darczyńców, nie może być przypadkowe. Powiedziałeś, że wywiad dotyczy nowego stypendium ufundowanego przez Umbrellę. Daj spokój, Anet. Kogo to obchodzi? Wszystkich interesuje Wirs G i... Skąd o tym wiesz? I ten wielki pieprzony lej w środku miasta, który jest, jak głosi plotka, prowadzi prościutko do waszego laboratorium. Porozmawiać ze mną wreszcie, czy wywiad skończony? Suka. Karta magnetyczna do garażu, więc... No właśnie, o co chodzi? No to okej. Ruszamy. Starajmy się stąd uciec. Bardzo niedobrze. Pełno zombie dookoła. Stąd będzie naprawdę spierdzielać. O nie! Musimy się przygotować na ucieczkę. O, udało nam się fartownie uniknąć tego gościa. Tutaj są zombie. No. Zombie, które w do... No nie, 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 naprawdę. Nie wiem, w którą stronę mam iść, żeby stąd uciec. O nie, o nie. Ale się gościu wpieprzył. Dobra, jesteśmy na parkingu. O nie. No ładnie go potraktowała. Yeah, it's
old. Saving your ass, that's twice. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. Nothing dies down here. Take it, you have the key card. Yeah, and this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. After I hear it. Let's get out of here. No, z miłą chęcią. Okej, no to otwieramy. No i porozmawiamy sobie z Hajrą. Is that the intel you needed? Unfortunately, no. Ben didn't come through. Well, what exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. What about you? Trying to save the world? I told Lieutenant Brenna I'd bring help. Good luck getting that. Na randkę to nie wygląda. Road's out. Going through that gun shop looks like the only way. No i tam się udamy. Okej, no to wejdziemy sobie do sklepu z bronią. Rozejrzymy się, co tam mamy. No to jest straszny bałagan. O, mam granat. Długa lufa. Zobaczmy, czy tą długą lufę można z shotgunem połączyć. Tak jest. Ale i pięknie. No, amunicja jak najbardziej. Po długo był jakiś taki spokój od amunicji. I'm not gonna hurt you. I said, don't move. I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. I kill you one. You're gonna turn around and go right back out the way you came in. I think your daughter needs help, sir. Tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate. Fucking daughter. Yeah. Just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Daddy. They did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was our sweet little angel. Mommy.
I'm sleeping, honey. Okay? And I'm gonna put you to bed too, okay? Privacy. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city, count me in. Powiem szczerze, że bardzo zszokował mnie ten moment. Więc jak już mówiłem, bardzo mnie szokował ten moment. Właśnie na tej rozmowie, na tym momencie zakończymy dzisiejszy odcinek z Resident Evil 2. Widzimy się w kolejnym odcinku i zobaczymy, co razem z Adą, wymyślimy, jak dalej potoczą się losy Leona i całego Raccoon City. Także dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku serii Resident Evil. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Na razie.